Cześć, siemanko, witajcie w 99. odcinku Dziennika Maszynisty. Zapraszam do oglądania. Dobra, żebym nie zapomniał, zacznę od tego, że bardzo chciałbym, żebyście w komentarzu napisali jakieś pytania, jeśli macie do mnie. Z okazji tego setnego odcinka postaram się jakieś Q&A nagrać, pytania i odpowiedzi. Więc jeśli macie jakieś pytania do mnie, to napiszcie, bo już kurczę od 3 odcinków miałem to mówić i zapomniałem, więc nie wiem, czy się uda coś nagrać w ciągu tego tygodnia. I to tyle. Dobra, dzisiejsza służba, jak widzicie, jest w dzień, mamy godzinę 15. Za chwilę przyjeżdża nasz impulsik i będziemy haratać do Lichkowa. Pierwszy raz od dosyć dawna. Wracamy sobie do Wrocławia i wracamy ostatnim pociągiem do Kłodzka. No, dzisiaj taka mało ambitna służba, no ale niestety, kurczę, połowę ruchu towarowego przejęła DB Cargo Polska, więc no, chyba nawet nie będę miał żadnej służby już na towarowych, więc... Już to było, kurwa, ale kiedyś było. Ale kiedyś było. Musimy modzić z tego, co jest. Dobra, to nie przedłużam. Widzimy się podczas wjazdu impulsika, albo już na nim. Jesteśmy na pojeździe. O, 5 minut opóźnienia. To haratamy. Myślałem, że jakiś postój na mieście, a tu nic. Przerwy to na pewno był, a w odcinkach, że nie będę. Wystrzelam, no, sporo wydaje mi się. Meldujemy się z 6-minutowym opóźnieniem. Jakieś tutaj zamknięcie jest, bo tutaj drugi, ten szynobusik też jedzie w stronę Ustki. Ma napis, nie następujcie. Nie następujcie. Nie następujcie na do pociągu. I jakiś autobus stoi. Impulsik. I w ostatnim momencie przed nim skręcaliśmy na tor obok, na którym też za nami pociąg towarowy stał, więc no, taka niecodzienna sytuacja. I to wszystko na semafory, więc wszystko utwierdzone, żadnych kombinacji nie było. Słychać? Kurde. Mam nadzieję, że było słychać, a jak nie, to się dogram. Dobra. Jasny gwint. Kurde. I jeszcze w Roztokach Bystrzyckich. Przed nami biegł mały piesek, kurcze.
i bałem się, że gdzieś nam tutaj wskoczy. No, taki, z takich nisko podwodziowych i na tych krótkich łapkach tak 25 na godzinę no, osiągnął. Więc kurczę, no, szacun dla niego. I na szczęście sobie postanowił, że skręci w prawo, nie w lewo. Mogliśmy śmiało się rozpędzić, bo obawiałem się, bo zaraz za peronami jakieś 50 czy 100 metrów jest takie przejście. I bałem się, że będzie przed nami sobie tak biegł aż do tego przejścia. I dobra, mamy 2 godziny przerwy. Dawno nas w Lichkowie nie było, no to teraz jak się musimy nadrobić, musimy nawdychać się świeżego czeskiego powietrza. Więc zmieniamy sobie kabinkę i coś tam się jeszcze pewnie włączę. I dobra, tak patrzę, że tutaj wygaszony sobie stoi, to zobaczymy. Nigdy nie mieliśmy okazji na odcinku zobaczyć z bliska tego szynobusika. To Lind, czy jakoś tak się nazywa. Tutaj w Czechach troszeczkę inaczej podchodzą do zatrzymywania się na peronie. Nie ma wskaźników W4, tak jak u nas. I chyba najważniejsze, żeby drzwi były w peronie, nie? Mam nadzieję, że bo są zapowiedziane jakieś zakupy nowych szynobusików u nas, więc mam nadzieję, że może kilka takich sztuk uda się odkupić od jakiegoś zagranicznego przewoźnika. O, bardzo by się przydały. Kurczę, szkoda, że nie znam na tyle czeskiego, żeby zagadać, to może by się udało do środka wejść. Ale dobra, lepszy ryc niż nic. Leo Express i Impulsik. Dobra, to my sobie idziemy zrobić oględzinki z peroniku, z peronu. Sprawdzimy pantografy przed dalszą jazdą i zasiądziemy do przeczytania obowiązujących instrukcji i zmian, jakie nadchodzą, bo teraz się coś zmienia od 13 czerwca. Zmiana będzie w instrukcjach odnośnie tych wszystkich urządzeń, które wykrywają stany awaryjne taboru, więc trzeba się zagłębić. Już ponoć nie będzie zjazdu do najbliższej stacji, tylko do stacji, która jest wyznaczona w jakimś tam regulaminie. A jaka to stacja? To właśnie nie jest wyszczególnione, bo nie ma napisanego. Ale do 13 czerwca jeszcze kawałek, więc może akurat się coś uda do tych instrukcji dołożyć. Dobra, widzimy się z drugiej strony. Oh my. Kurde, ale długo trzymałem. Jesteśmy w drugiej kabinie. Już sobie ustawiłem. A dobra, ustawiłem sobie, żeby tutaj wam przełączyć. A to jedzie sobie tylko dryzynka, bo widzę, że tam semafor. Kurka, felek, to się... To nam się nie przyda 360 w tym razem. Myślałem, że to jakiś towarowy do Międzylesia, że sobie tu wystawimy i tak ładny widoczek będzie. Może jeszcze coś będzie jechało. To składamy i bierzemy się za zalogowanie się do systemu GSMR. Pyku, pyku. Nasz numer pociągu czeski to 6288. Potwierdzamy, poprzedzamy to zerem. Pyk. Smyk. Trwa rejestracja w GSMR. Zarejestrowano. No i gra gitara. Dobra, to wypisujemy sobie dokumenty, żeby potem mieć wszystko już, wiecie, przygotowane. Nie ma co na ostatnią chwilę czekać. Ja zawsze, nawet jak rano, zauważyliście, rano jest przyjęcie, wolę sobie porozpisywać na przykład te karty, próby hamulca. Tam, gdzie mam, nie wiem, 5 minut na zmianę kabiny, to sobie wolę zrobić to już wcześniej niż, wiecie, zazwyczaj się przyjeżdża z jakimś tam drobnym opóźnieniem, a nawet jeśli, no to te 5 minut na próbę zmiany kabiny i wypisanie papierków, no to zdecydowanie za mało, no. Wiem, że niektórzy robią na odwrót, żeby pokazać, że coś się powinno zmienić, no ale ja jestem taki, kurczę, że no... Kurde, będą mi kazali w minutę zrobić, to ja będę robił wszystko, żeby zdążyć, nie? Nie wiem, czy to jest dobre podejście do pracy, czy nie, ale tak się już
nauczyłem, tak jestem wychowany. No trudno, nic z tym nie zrobię. Więc ja to sobie już wypiszę teraz kartę na powrót. Wiem, że ten pociąg przechodzi w miarę na szybko do Lubina. Więc też już koledze wypiszę, czy koleżance wypiszę kartę próby, żeby też już miała święty spokój z tym. No. I nie wiem, czy mówiłem, ale mieliśmy mieć elfa, tak wczoraj był wpisany w system, a jedziemy jednak 45 i 2 minuty przed naszym przyjazdem, o ile przyjedzie planowo. Czekajcie, przepowiedziałem przyjazdę, że 2 minuty przed naszym odjazdem do Kłodzka, on dopiero przyjedzie gdzieś tam z Lichkowa. Kurczę, no to naprawdę bardzo szybkie przyjęcie, więc mam nadzieję, że kolega, który będzie, bądź koleżanka, który będzie jechała, to tą kartę też mi napisze, żeby było w miarę szybko. Zależy nam z Madziulką, żeby w miarę szybko skończyć, bo jedziemy o 6 rano, wyjeżdżamy, czyli chcemy nagrać dla Was kolejny odcinek na przesiadce. Tym razem pojedziemy do Torunia i być może do Bydgoszczy, o ile coś tam ciekawego się znajdzie. Więc już teraz zapraszam Was do oglądania. O, jedzie sobie szynobusik, a mówiłem, że w tą stronę nic nie będzie jeździło. Chyba, że będzie manewrował. No, semafor ma na stój. Pojechała tam drezynka. Ciekawe. Jeśli za chwilę coś wyjaśni, no to się jeszcze włączymy. Dobra, nie przedłużam. Siemano. Kurczę, i znowu semafor podany i znowu kolejna drezynka jedzie. Ciekawe, czy to jakieś planowe zamknięcie, czy coś się awaryjnie stało. Ciekawe. Jeśli coś wiecie, to dajcie znać w komciu. Oprócz tego pytania do pytań i odpowiedzi. Dobra, troszeczkę poczytaliśmy. Głowa aż paruje od wiedzy. Przejdźmy do uproszczonej próby hamulca. Na peronie pełno, zero ludzi, zero dosłownie. No ale jeszcze 12 minut do dojazdu, to jeszcze może jeszcze ktoś przyjdzie. Luzujemy. Pyku, pyku, rytorytor. Hamowanie w trybie EP. Luzowanie. I gotowi do haratania. I witajcie panowie, jesteśmy już w Kłodzku mieście. Miał być timelapse, ale no nie włączył się, nie wiem czemu, to może teraz go włączymy, może tu razem się uda. Do odjazdu mamy 8 minut i tutaj takie fajne małe dziecko stało i tak machało i tak zobaczyło, że ja też pomachałem i tak się uroczo. O, macha! O, don't cry, are you? Naprawdę to było mega słodkie. Dobra, koniec takich mało kolejowych rzeczy. Cóż, no nic nie pada, jest sucho, nic się nie ślizga, jest planowo. Nie ma na co narzekać nawet, więc no cóż, pewnie widzimy się we Wrocławiu. Zobaczymy, czy mamy jakiś postój dłuższy gdzieś. 2 minuty w Szczelinie i to tyle. No, 2 minuty w Szczelinie, więc ewentualnie to się zobaczymy w Szczelinie. Więc dobra, tak coś, to odpalamy 360 raz jeszcze. Może tym razem się uda. Dobra. Thank you.
jest Sky Tower, są i winy i mamy do odjazdu minutkę, mimo tego, że staliśmy nieplanowo pod semaforem w Kamieńcu i na boczek w Białym Kościele, to udało nam się zniwelować i nawet troszeczkę nadrobić. Więc kurka felek elegancko, ładny zachód słońca w końcu się robi. Cały dzień było niebo pochmurne, chociaż może w sumie tutaj nie było, bo nie wiem. Dobra, to widzimy się we Wrocławiu Głównym. Kurka felek. Prawda. Maszyna leci jak złoto. Kurczę, oby tamta na powrocie również tak haratała. I dojechaliśmy szczęśliwie do Wrocławia. 45 zdana, za 15 minut jedzie do Lubina. No to cóż, nam nie pozostaje nic innego jak iść tylko na pomieszczenie i czekać na przyjazd naszej 45, tak jak mówiłem. No niestety przyjeżdża na sam styk, więc ten film będzie strasznie monotonny i nudny. Kurka felek. I to akurat tak blisko tego setnego odcinka, takie nudy muszą być. No nic, damy radę. Dobra, to miała być niespodzianka. Ale już chyba wcześniej trochę pogadałem, że dzisiaj będziemy wracać z Modulką, tym ostatnim pociągiem, i ona za jakieś 20 minut przyjedzie ze Zgorzelca i tam ją na peronie. Szkoda, że tutaj fontanna nie cmyka. Byłby łatwiejszy efekt, no ale i tak. Dworzec we Wrocławiu robi fantastyczne, fenomenalne wrażenie. No i zaskoczył mnie wjazd. Chyba, że to nie ten pociąg. Na czwarty wjeżdża, jasny wind. Dobra. Dobra, pociąg przyjechał minutkę przed planem, to mamy zamiast dwóch minut aż trzy. O, załatwione, kolega przyniesie dokumenty. Odpalamy. Tu. Dobra. To widzimy się, jak będzie taka okazja. Teraz najważniejsze. Planowo odjechać. 23:01, semafor podany, my gotowi. Lecimy.
Dobra, mam nadzieję, że się udało coś nagrać z tego naszego wyścigu pociągów, chociaż ciemno i myślę, że może być słabo, ale w końcu, bo zawsze tylko mówiłem, że coś takiego było, a teraz się udało. Jesteśmy w Wiwinach, do odjazdu 35 sekund. To hara tam jest timelapsem do Kłodzka, albo jak się coś stanie, to szybciej. Jesteśmy w Starczowie. Kurczę, zgłaszałem, że wskaźnik W6B cały zarósł taką, no kurczę, jakby to powiedzieć, no wiecie, takim bluszczem czy coś. No i zapisałem sobie kilometr, ale chwilę wcześniej dzwoniłem, na co zgłosić ten pociąg. No i było ciemno i akurat tak trafiłem, że dwa napisy w tym samym miejscu zrobiłem. No i tak miałem chwilę zagwozdki, bo z moją pamięcią jest tak średnio, nie? Ale udało się rozszyfrować. Dobra, pociąg towarowy startuje, to za chwilę nam odsłoni semafor. Tym razem się nie damy nabrać, że tu my się staczamy. Dobra, no to dalej timelapsik. Już do samego Kłodzka. Do odjazdu 20 sekund. Jesteśmy w Kłodzku, dużo manewrów nas nie czeka, zmieniamy kabinę i zjeżdżamy tylko za wykolejnicę, więc idę sam, a was zostawiam tutaj. I po raz kolejny, wykorzystując moment, że pojazd jest przygotowywany przez ekipę sprzątającą na jutrzejsze kursy, zrobimy sobie zawczasu oględzinki. Jak ładnie tutaj w tym Kłodzku, wszędzie żółto, biało, ładne pociągi. No to od razu i może jakieś takie króciutkie podsumowanie, bo dzisiejsza służba to naprawdę przebiegła tak bardzo szybko. Nic szczególnego się na szczęście nie działo. Objechaliśmy planowo, oprócz tylko tego pierwszego pociągu do Lichkowa. Tam mieliśmy takie delikutaśne opóźnienie, około 6 minut. A tak... To na szczęście bezproblemowo udało się nam objechać. I taki morał z dzisiejszej służby, że warto sobie pomagać. Tak jak mówiłem, ja wypisałem komuś tam kartę próby. Okazało się, że kolega, który przyjechał tym pociągiem do Wrocławia z Lichkowa, wypisał mi. I dzięki temu, dzięki tej naszej współpracy udało nam się objechać i wyjechać z Wrocławia planowo. Więc to naprawdę kolejny przykład na to, że w każdych takich drobnych kwestiach warto ze sobą współpracować, bo te małe takie kwestie potem przeradzają się w coś większego, przyjemniejszego i każdemu żyje się trochę lepiej. Dobra, jeszcze się nie żegnam, bo postaram się jeszcze z Madziulką coś w aucie nagrać, żebyśmy przetestowali, czy te dwa mikrofony nagrywają jednocześnie. Dobra. To ja haratam, uważam na głowę, żeby tutaj miotło mnie dostać i widzimy się w aucie. I dobra. Siemano widzowie. Siemano widzowie. Jak ci minęła służba? Dobrze. No i widzicie... Tylko dwie osoby wyrzuciłam z pociągu. No, widzicie, Magdalena nie chce być gwiazdą dzienników maszynisty, więc zapraszam na przesiadce. O, tam Magdalena sypie. Jestem zmęczona. Jest pierwsza w nocy, kochani, bo on mi każe nagrywać. Dobra, to zachęcamy was do połapkowania i skomentowania tego odcinka, zostawienia subskrypcji, napisania pytania do pytań i odpowiedzi. No i to tyle. To siemano. Cześć. Pa.